Pan tym razem już. Mam nadzieję, że zaczniemy bez przeszkód. Jeszcze parę osób jest w drodze, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych minut do nas dojadą. Witam wszystkich na podsumowaniu plebiscytu najpopularniejszy sportowiec roku 2011. W tym roku miano najpopularniejszego sportowca. Ubiegało się 32 zawodników i zawodniczek z 5 powiatów, to jest powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasyńskiego. To jest teren działania redakcji Tygodnika Ostrołęckiego i Głosu Wyszkowa. Czytelnicy od 3 stycznia przez 7 tygodni mogli głosować za pomocą kuponów, które zamieszczane były w papierowym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego i Głosu Wyszkowa, a także za pomocą SMS-u. W tym roku zdarzyło się tak, że 90% głosów w plebiscycie oddali Ostrołęczanie i mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, także bardzo duże zainteresowanie na naszym terenie, z czego na wszystkich zawodników oddano bez dosłownie kilku głosów 10 tysięcy. 10 zawodników, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów w naszym plebiscycie w głosowaniu, otrzyma pamiątkowe statuetki i nagrody. Dodatkowe wyróżnienia także przyzna nasza redakcja w 7 kategoriach. Są to kategorie trener roku 2011, zawodnik roku 2011, działacz roku 2011, impreza roku 2011, drużyna roku 2011 i sportowe odkrycie roku 2011. Dodatkowe nagrody przewidziane także są od naszych sponsorów. Witam serdecznie na gali prezesa Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka, pana Tomasza Łączyńskiego. Witam także panią menedżer Małgorzatę Wódkiewicz. Witam wszystkich sponsorów, którzy nam się dołożyli do organizacji tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim chciałem podziękować hotelowi Korona i państwu Samson, że postanowili nas dzisiaj tutaj zaprosić i ugościć. Dziękuję bardzo także obecnym tutaj dzisiaj na sali prezesowi Wega, to jest producent z mebli, Andrzejowi Kowalczykowi. Dziękuję także za wsparcie Radnemu Wojtkowi Zarzyckiemu, który zdecydował się przyjść na galę i zawsze chętnie nam pomaga. Dziękuję także prezesowi Ludowych Zespołów Sportowych Leszkowi Piórkowskiemu, który już po raz czwarty włączył się w nasz listy i przyznał specjalne wyróżnienia. No i dziękuję naszym pozostałym także sponsorom. To jest, jak tutaj państwo widzicie, Forma 5 Plus, która chce zadbać o dobrą formę sportowców. A także jest firma, której nie ma tutaj banera, ale ta firma nazywa się Ismena, której szefem jest i właścicielem Marek Szczęsny i chce zadbać o to, żeby wszyscy ładnie pachnieli. A tak na końcu podziękowania dla naczelnego, który jest tutaj dzisiaj obecny, Macieja Sulimy, i naszego kierownika, menedżera Jarosława Zaleskiego, za to, że dzięki jej pomocy i wsparciu po raz kolejny plebiscyt sportowiec roku mógł dojść do skutku. A przede wszystkim dziękuję państwu za przybycie na to podsumowanie. Dzięki państwa obecności widać, że takie spotkania mają sens i mam nadzieję, że w kolejnych latach także będą miały swoją kontynuację. A teraz chciałem oddać głos właśnie naczelnemu Tygodnika Ostrołęckiego Maciejowi Sulimy. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Ja tradycyjnie bardzo krótko chciałbym dołączyć się do tego serialu podziękowań i bardzo wam wszystkim podziękować. Sportowcom za sukcesy sportowe, których w minionym roku było rzeczywiście dużo. Oczywiście ich trenerom, działaczom, no i sponsorom. I tu chciałbym się zatrzymać, bo jak pewnie już słyszycie, ten nacisk na biznes,
jest tutaj bardzo duży i bez przyczyny, bo oczywiście bez tych pieniędzy, bez takiego wsparcia pewnie te wyniki nie byłyby aż tak dobre. Za to Wam wszystkim chciałem podziękować. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj z Wami wszystkimi w tym miejscu. No i życzę Wam dalszych takich sukcesów, no i oczywiście jeszcze większych w tym roku. Dziękuję. Wspominając o sponsorach, nie wymieniłem jeszcze jednego, który jest bardzo ważny, którego Państwo z pewnością zauważyli. Jest to firma Foton Stanisław Kaczmarczyk, która zajmuje się wideofilmowaniem, oprawą imprez, fotoreportażami i która od kilku lat bardzo mi pomaga. Jeszcze dodam, bo o jeszcze jednej firmie zapomniałem, trochę ich jest, także jeszcze jest firma Pasta Rica, która też nam pomogła w tym plebiscycie, która ufundowała jedną z nagród specjalnych. To już może zaczniemy nasze podsumowanie. Nie chciałbym tej części trochę nudnej przedłużać. Rozpoczniemy od wręczania wyróżnień za głosy od czytelników Tygodnika Ostrołęckiego i Głosu Wyszkowa. Rozpoczniemy od miejsca 10. A miejsce 10 zajęła zawodniczka, która w 2011 roku najpierw zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski, następnie okazała się najlepsza na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kumite Full Contact, zdobyła srebro w tak zwanym kata, a następnie po raz pierwszy w historii zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Zapraszam do mnie Emilię Płaszczyńską, Ostrołęcki Klub Teatr Publiczny. Zapraszam także Emilię Płaszczyńską. Ustawiła nam się i zaprezentowała później na sam koniec. Miejsce 9 w naszym plebiscycie zajął zawodnik, który w zeszłym roku zdobył złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski, został i jest nadal członkiem olimpijskiej kadry narodowej, zwyciężył Grand Prix Polski Seniorów, trenuje także obecnie z zawodową grupą Andrzeja Gmitruka, dlatego nie ma go na dzisiejszej gali. Przygotowuje się do pierwszej walki boksu zawodowego, a mowa o Rafale Sodusze. Wiktoria Ostrowie. Nagrodę w jego imieniu odbierze trener Paweł Czartoryski. Czas na miejsce 8 w naszym plebiscycie, a jest to zawodnik, który kilkakrotnie stawał na podium zawodów rangi ogólnopolskiej w konkurencji kumite, zarówno w full contact, jak i fly contact i semi contact. Wywalczył drugie miejsce w finalu Pucharu Polski Młodzików i Juniorów w karate Kyokushin. Zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim festiwalu karate i drugie w ogólnopolskim turnieju karate w Ząbkach. A mowa o Kacprze Maliszewskim, Rokowski Klub Karate. To niestety dzisiaj na tej naszej gali będzie tak, że nie wszyscy po tak ciężkim sezonie chcą nadal trenować i uczestniczyć w takich spotkaniach. Niektórzy odpoczywają. Zawodniczka, która uplasowała się na miejscu 7 w naszym plebiscycie, obecnie wypoczywa sobie na Cyprze i zbiera siły na to, aby jak najlepiej zaprezentować się w dalszej
części sezonu, a tak naprawdę dla niej w rozpoczynającej się części sezonu. Jest to najbardziej utytułowana zawodniczka ostrońskiego klubu, która w ubiegłym roku aż 27-krotnie stawała na podium zawodów. Dla wielu może być przykładem, że w każdym wieku można wsiąść na rower i przy odrobinie chęci i pracy odnosić znaczne sukcesy. Mowa o Marii Kamińskiej z ostrońskiego Cycling Team. Ja poproszę do siebie prezesa klubu Przemysława Rakowskiego.